Przechodzimy do pana przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Pierwszy projekt uchwały dotyczy projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeci kampus w Jałtusku. Rozpocząłem projekt uchwały paragraf pierwszy o wniesieniu pozytywnym projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru trzeci kampus w Jałtusku. Paragraf drugi uchwała w tym czasie nie podlicza. W wyniku głosowania 6 razy 0,4 wstrzymujących się opinia złożona pozytywna 4 za 1 głosy. Uzasadnienie umieści się w związku z publicznym wglądem projektu o zmianę Urzędowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Trzeci Kampus. Bo tutaj, proszę Państwa, komisja zapoznała się tutaj z tym planem. Powiedziałbym, że on po prostu generalnie porządkuje tą okolicę zgodnie z rzeczywistym jej przeznaczeniem w chwili obecnej i chyba sensownym rozwojem w przyszłości. Jest tam obszar na ogólnie szkolnictwo wyższe, oczywiście to jest ten kampus UJ, jest miejsce na akademiki, hotele, jest miejsce na usługi, jest miejsce koncertowe parku technologicznego, obiekt kultury religijnego, czyli także miejsce tam, gdzie istnieje obecnie kaplica. Jest planowane również wiele urządzeń na teren sportu i rekreacji, park and ride, obsługę urządzeń komunikacji po terminal tramwajowy, autobusowy, to więc w zasadzie to wszystko, co tam w tym terenie się stało, bądź popielania jest nie na tym terenie. Ale jest tam laboratorium. Także tutaj bez większej sensacji. Dziękuję panie przewodniczącym, otwieram dyskusję, czy to jest kwestia, chciałbym zabrać głos w tej kwestii. Nie widzę, więc ja bym zadał pytanie, aczkolwiek się troszeczkę obawiam, bo jestem członkiem tej komisji, żeby znowu nie powtórzyć tak, jak co niektórzy członkowie. Mam krótkie pytanie, bo tego nie pamiętam, a to wypłynęło wczorajszego spotkania z przewodniczącym Węgrzynem. Czy w tym planie jest również teren przeznaczony pod kulturę? Rozumiem, że pan przewodniczący odsyła do zapoznania się dobrze, dlatego mówię, szczególnie aż tak nie analizowałem, a pewien pomysł na dyżurze pana Węgrzyna tutaj był i tak się zastanawiał. Ale to może pod usługi, prawda? Panie przewodniczący, nie ma, jak kojarzę, jakiekolwiek plany zagospodarowania przestrzennego, to nie ma czegoś takiego jak wyodrębnienie obszaru pod kulturę. Usługa budowa usługowa jest no, w zasadzie te, które są określone, no teraz musielibyśmy się odwołać do definicji, czy jest tam wskazany teren, już po prostu co oznaczają usługi akurat w tym planie. Tego nie pamiętam. Mógłbym sprawdzić, czy jest. No, tak, tak, oczywiście, to usługa to można pod kulturę. Podejrzewam, że to chodziło o budynki użyteczności publicznej, ewentualnie ze wskazaniem na działalność publiczną. Po prostu tutaj chciałbym, żeby Zielkowski powiedział, czy mam głębiej wczytać. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś pytał, czy chciałby zadać głos? Nie ma chętnie, że to podam głos. Głosowanie tam w kraju uchwały, kto z Państwa radnych jest za przyjęcie. Proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 16, 18. Dziękuję bardzo za stwierdzenie, że rada przyjęła. To co mam uchwałę.